Cześć, z tej strony Łowca Pająków. Witam Was w części drugiej części o preparowaniu owadów i nie tylko, no też pajęczaków, ale dzisiaj skupimy się głównie na owadach. I tutaj mam dwa owady, które będziemy preparować dwiema metodami, natomiast bez użycia rozpinadła. O rozpinadle będzie kiedyś tam w przyszłości osobny film. Dzisiaj jest sobie film o rozpinaniu po prostu na kartoniku i o rozpinaniu, czy też jakby preparowaniu owadów na właśnie za pomocą kartonika i za pomocą po prostu zwykłego rozpięcia. I mamy dzisiaj dwa owady. Pierwszym z nich będzie żuk leśny, który jest tutaj. On ma taką plamkę, z tego co patrzyłem wcześniej, on po prostu się czymś ubrudził i może mi się uda to jakoś lekko mu to zdjąć. A drugim owadem będzie ciołek. O tych owadach jakiś taki bardziej merytoryczny film może powstanie w przyszłości, jeśli będziecie chcieli. Natomiast teraz skupimy się na metodach po prostu preparowania. I zacznijmy sobie od metody pierwszej metody preparowania na kartonik. Jak widzicie, mam rozstawiony mikroskop stereoskopowy, ponieważ będzie mi na nim wygodniej preparować. Przygotowałem sobie już też po prostu docelowe kartoniki dla tego żuka leśnego. Oczywiście nazwy gdzieś tych owadów się tutaj łacińskie pojawią, gdzieś te nazwy, tabliczki. Natomiast sobie weźmiemy wyciągniemy jedno. Oczywiście docelowo też te owady mogłyby mieć dodatkową kartonik, czy tą karteczkę po prostu z oznaczeniem skąd są, gdzie zostały złapane, takimi informacjami identyfikacyjnymi, natomiast zakładając, że będziecie to robić dla swoich prywatnych zbiorów raczej hobbystycznie niż w celach naukowych, dlatego ja pokażę taką wersję uproszczoną, po prostu pominiemy sobie ten element opisu. Zaczynamy sobie od przymocowania naszego kartonika do podstawki, podłoża, na którym preparujemy, w zależności od tego, czego używacie. Ja sobie wezmę w ten sposób i teraz sobie trzeba przebić to. Niestety te kartoniki są stosunkowo grube i potrafią się ciężko wybijać, więc to, że to jest czasami dość bolesne, na początku może być. Jak mamy przymocowany kartonik do podłoża, żeby nam się, po podstawki, żeby nam się nie ruszał, to wtedy przechodzimy do nałożenia owada. Ja sobie tutaj te szpileczki przepnę, żeby mi nie przeszkadzały. Albo w sumie po prostu zrobię w drugą stronę. Tak wezmę, wyciągnę. Okej. I teraz tak. I teraz weźmiemy sobie, wyciągniemy naszego chrząszcza, będzie chrząszcz. Będzie, mogę zamknąć probówkę, żeby nic się tam temu nie stało. Możemy, wybierzemy klej. Tutaj podstawkę, tego w ogóle nie, chyba nie pamiętam, czy wspominałem w poprzednim filmie, ale na pewno tego nie miałem przy sobie. Teraz sobie przygotowałem taką podkładkę, żeby oprzeć na czymś pędzelek z klejem. Sobie nakładamy klej. Staram się patrzeć, żeby było w miarę widoczne to, co robię. Kleju troszeczkę więcej to nałożę, ale też trzeba uważać, żeby nie utopić w tym owadzie. Nie chodzi o to, żeby go utopić w tym kleju, ale może być go troszeczkę więcej. Teraz tak, bierzemy owada, w zależności od tego, jak wygodnie, pęsetką lub paluchami, i go przyklejamy. I teraz tak, to jest taka główna część,
Teraz go sobie wezmę, sadzę pod tutaj mikroskop i spróbuję mu ułożyć te odnóża tak, jakbym chciał, żeby były ułożone. Czyli tak najlepiej w takiej pozycji naturalnej. Trzeba sobie jeszcze tylko go tutaj... No i super. To jest owad spreparowany. Tak sobie o wygląda. Takiego owada zostawię na jakąś godzinkę mniej więcej, żeby sobie na spokojnie klej wysechł. I później go można do gabloty. Czasem też można zadać od razu, bo ten klej w zasadzie szybko wysycha. Ale po prostu czekamy, aż klej wyschnie i później już go możemy wrzucić do gabloty. Dalej już sobie sam będzie tam stopniowo dochodzić, że tak powiem, do siebie, wysychać, utrwalać się z tym klejem jakby i no i tak po prostu będzie sobie tam w tej gablocie. Więc to była metoda pierwsza na przyklejenie owada do kartonika. Teraz omówimy sobie drugą metodę na rozpięcie owada. Także jesteśmy teraz w drugiej metodzie filmu o preparowaniu, czy też jakby serii o preparowaniu owadów. Dokładnie teraz omówimy sobie, jak spreparować owada po prostu poprzez jego rozpięcie. I tutaj wyciągnąłem ciołka, tutaj mi wypadły chusteczki. O tym, po co są chusteczki, dowiecie się w kolejnych, że tak powiem, odcinkach. Natomiast tak, jak widzicie, ciołek jest dość duży, dużym chrząszczem, podobnie jak kolega, którego wcześniej preparowaliśmy. Ja na przykład dla niego kartonika nie mam. Oczywiście pewnie dałoby radę znaleźć, kupić dla niego odpowiedni kartonik, no ale jeśli nie posiadamy, albo mamy jeszcze na tyle dużo większe owady, że już naprawdę to już by trzeba by mieć grubą tekturę, kawałek dużej tektury, no to czasami jest po prostu lepiej już go sobie rozpiąć i po prostu go w ten inny sposób spreparować. Oczywiście dalej można go zadać mu kartonik z oznaczeniem, bo to jest ogólnie standard, jeżeli chodzi o taki punkt profesjonalny, jeżeli o profesję jakby normalnie w entomologii. Natomiast tutaj sobie zrobimy właśnie też znowu bez tego. I teraz tak. Warto wiedzieć, że niektóre owady mają swoje specyficzne metody miejsca przebicia. No dobrze jest sobie na początku w ogóle owada tak jakby go uziemić,
żeby wiedzieć, gdzie się, żeby on nam, znaczy nie wiedzieć, tylko żeby po prostu nam się on nie ruszał. Więc sobie trzeba owada przebić. U chrząszczy najczęściej się to robi po prostu przez pokrywę prawą. Ciołek niestety jest dość mocno schitynizowany. Trzeba troszeczkę się postarać. Było takie chrupnięcie. Nie wiem, czy to było słyszalne na mikrofonie. Zobaczymy później, jak będę to montować. I on jest teraz przyczepiony. Przyczepiony. Nie będzie nam się teraz tutaj poruszać lewo przód. Do tego w sumie dobrze byłoby was dać troszeczkę wyżej, dać taki lepszy obraz, żebyście nie widzieli przez moich rąk bardziej, a to, co faktycznie się tam dzieje. Więc sobie zrobimy, o tak, dobrze. Więc jest tak. Tutaj faktycznie się może nam przydać więcej szpilek różnych. I trochę analogicznie jak tam, jak przy kartoniku, tylko tutaj używamy szpilek. Po prostu trzeba sobie owada ułożyć tak, jak chcemy, żeby był, tak jak chcemy, żeby nam pozycji, żeby był ułożony. Więc na przykład tutaj sobie wezmę tak. Ja też jeszcze tutaj mu głowę trochę unieruchomię. Bo widzę, że on jest taki mocno, mocno ruchliwy. On chciałby tutaj jeszcze się pokręcić. Więc go sobie tutaj w ten sposób zrobimy. I dobrze jest mieć do takiego preparowania większą ilość szpilek przy sobie. Więc tutaj już przygotowałem całą paczkę trójeczek. Sobie je też tutaj przygotuję. I tak, ja sobie go teraz tutaj na spokojnie rozepnę. Wy to będziecie mieć w przyspieszeniu i zobaczycie już efekt końcowy. Przygotowanego chrząszcza zostawiamy sobie na jakiś tydzień, dwa, żeby sobie wysechł, żeby to wszystko się utwardziło i później go można przełożyć do gabloty. Oczywiście zasada jest podobna, kiedy preparujemy jakieś inne owady, czy też pajęczaki, po prostu po rozpięciu go tak, jak nam się podoba, tak jak chcemy, żeby był ułożony, zostawiamy go na ten tydzień, dwa i później go możemy przerzucić już do gabloty. Wtedy oczywiście już bez takiej ilości szpilek, wtedy wystarczą w większości przypadków po prostu mniejsze ilości, chyba że okazy są duże. Tutaj zaraz wam pokażę na przykład moją Terafozę Blondi, którą jakby chciałem ją zakonserwować sobie w gablocie. Ona tutaj się znajduje. No to z racji tego, że to jest duży ptasznik, no to faktycznie ona tam tych szpilek ma troszkę dużo.
żeby te odnóża też nie podpadały, żeby się jakoś trzymały, ale są też odnóża na przykład jak to tu, które nie ma w ogóle żadnej szpilki. Tutaj po drugiej stronie też jest jedno takie odnóże, no ale jak widzicie są też odnóże, które są wręcz przebite i trzymają terafozę, dwie szpilki przez łotwów i odwłok. A tutaj innym takim przykładem jest na przykład straszyk olbrzymi i on ma tylko dwie szpilki przechodzące przez jego ciało. Jedna jest tu mniej więcej, tutaj na kamerze to może być różliwe, że to są jakieś paproszki. Jest jedna tu i druga jest tu i tyle. Odnóża nie są w ogóle niczym trzymane. I to byłoby na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i jeśli nie subskrybujecie kanału, to koniecznie go zasubskrybujcie. Jeśli wam się nie podobał, dajcie znać w komentarzu, co wam się nie podobało. Wtedy będę wiedział, nad czym popracować. Zachęcam was do śledzenia mnie na Instagramie oraz na moim Facebooku. Wszystkie linki są w opisie oraz też tutaj powinna być wstawka chociażby do Instagrama. Tak jak powiedziałem, w pierwszej części powinien powstać jeszcze w niedalekiej przyszłości film poświęcony połowu, metodom połowu owadów i pajęczaków. No i co? No i to byłoby na tyle. Do zobaczenia w następnym materiale. Miłych wakacji, bo jest, kończy się lipiec, więc pierwsza połowa wakacji jest za nami. Więc mam nadzieję, że spędzacie je aktywnie, szukając owadów lub innych ciekawych zwierzątek. I co? Do następnego razu. Jo!